Cześć, witajcie, z tej strony Stefan z HardPC i witam Was serdecznie na prezentacji słuchawek Techstar Pro 80V2. Tutaj mam oczywiście opakowanie od słuchawek. Jak ono się prezentuje, to każdy może zobaczyć. Tutaj mamy zaprezentowane, co się znajduje w środku. Z każdej strony oczywiście jakieś są informacje, jednakże tutaj tych informacji za dużo nie ma. Ja tam się troszkę już zapoznałem z tymi słuchawkami, jeżeli chodzi o ich specyfikacje. Przejdziemy sobie może od razu do rozpakowania tych słuchaweczek. Oczywiście rozpakujemy sobie tutaj kartonowe pudełeczko, w którym znajdziemy oczywiście taką oto właśnie walizkę z napisem Techstar. Walizka prezentuje się w ten sposób, jest bardzo właśnie małych wymiarów, fajna rzecz. Bardzo mało producentów do takich właśnie produktów dodaje właśnie takie pokrowce, etui, czy też właśnie w tym przypadku skrzynki. Zobaczmy sobie tutaj prawie jak przy otwieraniu skrzynki w CSGO, co znajduje się wewnątrz właśnie tutaj opakowania. Więc tak, zacznijmy sobie tutaj od papierologii, czyli tu jakieś mamy nie wiadomo co. Tutaj jest taka krótka instrukcja obsługi. No i tutaj są oczywiście właśnie podane informacje. Są tu słuchawki z przetwornikami dynamicznymi. Przetworniki mają 53 mm właśnie tutaj wymiary, to są tych właśnie tych przetworników. Kolejna rzecz to jest 101 dB plus minus 3 dB tutaj czułość tych słuchawek. Jeżeli chodzi o impedancję, to mamy tutaj 60 właśnie ohmów. Pasmo przenoszenia to jest od 15 Hz do 25 kHz. Moc tutaj znamionowa słuchawek to jest 250 mW. Pobierana moc przez słuchawki to 500 mW. Ok, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy informacje już o słuchawkach. Waga 310 gram. Tu tak wygląda ta mniej więcej instrukcja. To sobie odłożymy oczywiście na bok. Oprócz tego znajdziemy takie materiałowe etui z napisem Techstar dołączone właśnie do słuchawek. Mamy tu i ściągacz, więc będziemy mogli sobie to bez problemu przetransportować takie właśnie etui ze słuchawkami w torbie czy też w plecaku. Gąbka zabezpieczająca z wycięciem. No i oczywiście same słuchawki. Dobrze, to sobie możemy w takim razie skrzyneczkę odstawimy na bok, a głównym tutaj naszym interesantem są słuchawki Techstar Pro 80V2. Wyjmujemy sobie tutaj z folii oczywiście przewodzik, folikę odłożę. Przewód w tych słuchawkach ma 2 metry długości. Jeżeli chodzi o sam przewód, to możecie zobaczyć zakończenie tutaj przewodu, jeżeli chodzi o wtyczkę. Mamy na specjalnej sprężynce, dzięki czemu przy jakichś naszych właśnie ruchach przewodu nie będzie się on wyrabiał i nie będzie takiej sytuacji, że podczas użytkowania dłuższego tych słuchawek stracimy po prostu możliwość odsłuchu właśnie na nich, przez to, że tutaj w tym miejscu się ten kabel wyrobił. Kabel nie jest zakończony oczywiście tutaj końcówką 6,3 mm jack, jednakże jest to oczywiście taka przejściówka z jacka 3,5 mm. Obie końcówki są tutaj pozłacane. Jest to oczywiście duży plus przy korzystaniu z lepszych kart dźwiękowych, czy też mikserów, interfejsów. Jest to naprawdę bardzo przydatne, ponieważ ten dźwięk jest bardziej przejrzysty i czysty. Zajmijmy się samymi słuchawkami w tym momencie. Jak możecie zobaczyć, słuchawki są całe czarne. Mam tutaj takie ala szczotkowane aluminium od środkowej części muszli z napisem Techstar. Jeżeli chodzi o resztę muszli, reszta muszli jest wykonana z materiału plastikowego, jest to materiał połyskujący. Są to słuchawki zamknięte, dlatego po zewnętrznej stronie muszli nie znajdziemy żadnych otworów, którymi może się dostawać lub wydostawać powietrze. Jeżeli chodzi tutaj kolejną rzecz, czyli środek muszli, w środku muszli możecie zobaczyć już widoczny przetwornik, cieniutką gąbeczkę od wewnątrz, a także same pady, czyli po prostu tutaj to, gdzie się chowają nasze uszy. Pady są wykonane z miękkiej gąbki, pokrytej taką ekologiczną skórą. Oczywiście z jednym szwem, jedno jest tutaj właśnie ten szew dookoła tego pada. Kolejna rzecz, od samej muszli do pałąku wychodzą dwa przewody z każdej strony, czyli są dwa przewody z jednej strony i z drugiej strony. Są one oczywiście tutaj, jak możecie zobaczyć, w takim oplocie materiałowym. To jest bardzo fajny plus. Kolejna rzecz to oczywiście uchwyt muszli.
czyli mocowanie samej muszli na pałąku. Mamy tutaj dwa regulowane, takie tutaj pochylne oczywiście elementy, na których spoczywają muszle. Są one wykonane z metalu. Możemy je tutaj sobie wysuwać na pałąku. Z jednej, jak i z drugiej strony. Słuchawki, jeżeli chodzi o ich rozciągliwość, możecie zobaczyć właśnie tutaj, że są dosyć rozciągliwe, więc raczej dopasujemy je do każdej głowy, większej czy też mniejszej. Nie powinny raczej nikogo uciskać. Jeżeli chodzi tutaj o sam pałąk, pałąk został wykonany tutaj z takiego dosyć miękkiego tworzywa na samej górze. Jednak tutaj wnętrze tego pałąku zostało wykonane z prawdopodobnie też gąbki obszytej tutaj ekologiczną skórą. Akcentami tutaj właśnie bocznymi od wewnątrz i od zewnątrz są elementy plastikowe połyskujące z napisem PRO 80 i oczywiście tutaj pokazaną literką L bądź też R, czyli sugeruje nam tutaj producent, jak mamy po prostu nosić te słuchawki. Jeżeli chodzi jeszcze o same słuchawki, jest to wersja druga tych słuchawek. Została ona poprawiona po prostu o regulację i wykończenie tutaj tego elementu wewnętrznego pałąku, przez co lepiej dolegają słuchawki do głowy. Głowa nie zostaje po prostu w tym momencie tutaj poddana zbyt dużemu naciskowi. Słuchawki, jeżeli chodzi o ich cenę, kosztują one u nas w sklepie 279 zł, czyli dość niedużo. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o to, jeżeli chodzi o sam odsłuch tych słuchawek, one nadają się spokojnie do dla DJ-i, dla osób lubiących słuchać muzyki, a także do gier. Na tych słuchawkach zostały oparte na przykład słuchawki Kingston HyperX Cloud, więc to coś świadczy po prostu o tych słuchawkach, że są dobre i nadają się również do grania. Z mojej strony tak naprawdę to już wszystko. Oczywiście te słuchawki będę testować, więc za niedługi czas będziecie mogli zobaczyć ich recenzję. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam Was oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki i komentarza i trzymajcie się do następnego razu. Hej!